Okej, moi drodzy, jesteśmy, ale nam leje, więc poczekajmy. Jeszcze czekajmy. Jeszcze poczekajmy trochę. Dobra. Rozpocznijmy rozmieszczanie. Tak, słuchajcie. Tego całego. Enemy Fronta mam na Steamie. Jeśli kogoś to interesuje. Mam komuś polecić jakąś grę, no. No nie wiem, no nie wiem, co lubisz. Od tego zacznijmy. Zatem to jest tak, wiecie, komuś coś poleca, a później okaże się, że mu się to nigdy nie podobało. Bo to różnie ludzie mają, różne zainteresowania są ludzi, nie wszyscy lubią takie same gatunki gamingowe. Dobra, zróbmy mały eksperyment. Ustawmy sobie naszych harcowników przed linią naszych żołnierzy. Naszej głównej armii. Tak jest. Naszą jazdę rozstawmy sobie tu. A naszego wodza dajmy sobie tutaj. Oczywiście to jest tylko połowa naszych sił. To co tu widzimy. Dobra, zaczynamy. Znaczy jesteśmy poza ich zasięgiem. Dobra, przemieszczają się. Enemy reinforcements approaching. Nasze też nadeszły posiłki, moi drodzy. Stąd idzie kolejna ich armia. No i słuchajcie, to będzie spora bitwa. To będzie spora bitwa, coś czuję. Dobra, pauza. Ohoho, to będzie coś. Teraz tak. Chciałbym, słuchajcie, sobie stworzyć drugi szereg. Hehehe. Dobra. To by było na tyle. Chyba ruszamy tam. Dobra, kolejną naszą jazdę rozstawmy sobie tu. No i słuchajcie, zobaczymy. Co z tego wszystkiego tutaj nam się wyklaruje. No słuchajcie, tak dużej bitwy to się nie spodziewałem. Jakiś błąd jest z tym rysuneczkiem. Hmm.
Czy wy na pewno jesteście ustawieni tak, jak macie być ustawieni? Was chciałbym tu. A wy macie być tu. Zamieńmy ich miejscami. Dobra, tam już przeciwnik też połączył swoje siły. No też jakieś celtycko-bałkańskie dziady. Tak, to są też chyba Celci. Znaczy Celci, Celtowie, przepraszam. Dobra. Czy już jesteśmy gotowi? Dobra. Chyba jesteśmy gotowi do rozpoczęcia działań. Jeszcze ty też masz tu być. Łamać formacji. Dobra. Na spokojnie. Słuchajcie, złożyliśmy dwie linie. Zobaczymy, czy tego typu taktyka się nam sprawdzi. Jeszcze mogłbym użyć takiej taktyki typowo rzymskiej, bo Rzymianie tak troszkę inaczej szli do ataku niż ja tutaj prowadzę nasze armie. Ponieważ to było tak wyglądało, że jeden oddział był bardziej wysunięty do przodu, drugi troszkę do tyłu. Tak, planuję wrócić do Napoleona, oczywiście, ale nie wiem, czy to moda do Great War, bo on coś ostatnio nie chce mi działać. Znaczy on nigdy nie chciał mi działać tak za bardzo. Bo mi się wieszał, wywalał i w ogóle nie za fajnie to wszystko działało. No i słuchajcie, tak to wygląda, no. Potęga Rzymu. Was wysuwamy tutaj. Tutaj sobie zostawili jeden oddział, tak? Ale spokojnie, bez spiny luźno. Oni mają dużo więcej kawalerii od nas. Ale nasza armia już pokazała, że potrafi sobie poradzić większymi ilościami jednostek kawalerii. Próbujmy.
Idziemy! Moi drodzy, idziemy! Tak, OBS-em nagrywam. To ma być szybkie uderzenie przeprowadzone. Nadchodzimy! O ja, dobra. Tutaj się wycofać. Wystawną. Stawiać nam opór. Potnąć się. Kurde, mocno berwali, naprawdę. Tam dalej pod ostrzałem. Spokojnie. Nic wielkiego się nie dzieje. Nie są wszyscy ci kurde niecierpliwi, powiem wam szczerze. Strasznie się miotają po tym, bo lubi dopiero teraz coś zaczęli formować. Jakieś oddziały, które bardziej zaczęły przypominać. To mi się nie podoba. Przyspieszyć. Walą do nas. To jest ich przewaga nad nami. Ech, spokojnie, spokojnie. Dobra, przeciwnik. Dobra, moi drodzy, zaczęło się. Tak więc, słuchajcie, zaczynamy operację.
Dobra. My tu jeden oddział podrzućmy, tu kolejny. Ta jest. No i się zaczęło na maksa. Dobra. Zająć się nimi. Uderzyć. The men are wavering. To gdzie? A ci tu przydupasy. Nie dać się wrogom. Walczyć za Republikę. Jak tu zmiażdżyć do końca? Uderzyć. Złamać ich. Okej, moi drodzy, przeciwnik zaczyna słabnąć z tego, co widzę. Rozgnieść ich. Teraz tak. Oja, ci tu mają problem. Naprzód. Dobrze. Uderzamy. Dobra, 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 dobra. Naprzód.
Dobra, ładnie, 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 ładnie. Teraz tak. Dobra, tu przeciwnik zaczął się kompletnie załamywać. Pod wpływem uderzenia naszej armii, bardzo ładnie. Myśmy tu ładnie weszli na tyły. Więc z łaski swojej cofnąć się, moi drodzy. I zaatakować wroga od tyłu. Nie. Złamać wroga ostatecznie. No i co, i nawet te ich balisty im nie pomogły. Kampania dobrze się sprawuje, bardzo dobrze. Jak tu zaatakujmy? Ruszać za nimi. Kontynuować bitwę. The enemy general is dead. No i to mi się podoba. Dobra, moi drodzy. Nie można pozwolić nikomu stąd wyjść żywym. Brać się za nich. Jest kawaleria, tutaj robi już porządek. The enemy general is dead. Kolejny. No i cudownie, moi drodzy, poszło. Jestem pod wielkim wrażeniem. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ktoś miał uciec. General! Jak tu pogonić? No. Więc, moi drodzy, tak to wygląda. Nie odpuszczać wrogowi. General!
No, ale ogólnie, słuchajcie, wspaniałe zwycięstwo. Kurde, ale bitwa niezła. Słuchajcie, zobaczcie sobie, ile tutaj trupów leży. Zobaczcie te statystyki tej bitwy. Ile tutaj musiało Celtów zginąć. Dobra, kończmy to.